trzecie dni historyka wojskowości, sobota, Rzeszowski Rynek, już po otwarciu, jak widać dużo żołnierzy się kręci, różnych narodowości, tam jest posterunek rosyjski, tutaj Niemcy, Amerykanie, amerykańskie wozy opancerzone, proszę, Willisy. Bardzo nie wiem, czy przejdę, bo jest ciężko, ale coś się uda. Słynny Jeep Willis, Willis NB, samochód terenowo-osobowy. Konstrukcji amerykańskiej z II wojny światowej. Debiutował w północnej Afryce. Tutaj, proszę Państwa, gdzieś odjeżdża ktoś. Tutaj mamy część uzbrojenia. Będziemy zobaczyć następne samochody amerykańskie z okazji Normandii, lądowania w Normandii. Transportowy. Musimy szybko przeskoczyć. Amerykańskie i rosyjskie. Samochody. Gaz. Radziecki samochód. Produkowany w latach 52-55, to już powojenny. Tutaj jest, proszę Państwa, Jeep. Już z lat 60. też amerykański samochodzik Jeep Gladiator. Tutaj jest Willis. Też już powojenny z lat 50. Przejdźmy dalej. Kolejny Jeep. Samochód komunikacyjny, terenowy, też z lat 50. Między innymi pamiętamy go z serialu MASH. A tutaj widzimy innych fanów wojskowości. Ekipa rosyjska, proszę, sołdaci siedzą. Bardzo można zobaczyć słynne rosyjskie pepesze. Tam jest taczanka. Można założyć dziecko? Proszę bardzo. Na scenie się na razie nic nie dzieje, a tutaj nawet są... No tam widzimy papierosy białomorskie. No, chodźcie, idziemy dalej. O, słynne Białomory. Ja mam te piechoty do rwalu, ale to granaty, naboje. No kto się boi? To jest ręczny karabin. O jest, rwała się, jednak prawdziwa. Oj, proszę bardzo. Ręczny karabin maszynowy i ciężki karabin maszynowy, taczanka. Tutaj wyrzutnik granatów. O, a tam proszę, piechota morska. Popatrz, jaki tu jest. Czarnomorska flota.
Jeszcze podejdziemy do tych do Amerykanów, tutaj siedzą Amerykanie. Tam jest nasz ulubiony posterunek i nasz ulubiony pan Amerykanin, tutaj odpoczywają. Proszę, typowi Amerykanie. Akurat nie ma działań wojennych, więc można pograć w karty, zapalić cygaro. Albo popatrolować. Stanowisko księgarni wydawnictwa Libra. Książka, naprawdę. I tak, proszę Państwa, trwa trzeci dzień historyków. Zwykły był mawiać, że porządne książki stoją same. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę dowiedzieć się nieco o... No to teraz idziemy robić zdjęcia. Dziękujemy ślicznie. O odrzutach.